Na Kubie smakowaliście kubańskich cygar, w Puerto Rico zbieraliśmy indygo, na Bora Bora zbieraliśmy muszelki, z kolei w Istambule będziemy zbierać rubiny. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna recenzja, tym razem, jak Wy zauważyliście, chciałbym Wam pokazać kolejną grę Rudigera Dorna. Już prezentowałem na Planszolandii Goa, a także Jumbo. No dzisiaj będzie Istanbul. Właśnie ma miejsce, jakby w tym czasie ma miejsce premiera polskiej edycji tej gry, wydane przez wydawnictwo Portal w takiej nowej linii produkcyjnej pod nazwą Dwa Pionki. Mam nadzieję, że znacie podcast Dwa Pionki prowadzony przez małżeństwo Trzewików z Gliwic. Jeżeli nie, to musicie nadrobić zaległości. Właśnie oni rekomendują grę Istanbul. No, gra od 2 do 5 graczy, wiek graczy to jest 10 lat, bardzo szybka rozrywka, 45-60 minut. Wydawałoby się, że idealna gra familijna, bo te parametry wskazują na taką grę typowo familijną, a tu zaskoczenie, w 2014 gra uzyskała tytuł zaawansowanej gry roku, bardzo prestiżowy zresztą. I w zasadzie, no cóż, ciężko tą grę teraz zakwalifikować, ale to myślę, że o tym powiem w drugiej części wideo. Teraz o czym jest gra? No, tak jak wspominałem, będziemy zbierać rubiny. Gracze wcielają się takich kupców, będą mieli do pomocy pomocników, którzy będą notabene pchali swoje wózki po takiej dzielnicy bazarowej, handlowej. Będą kupowali różne towary, będą je sprzedawali, wymieniali po to, żeby właśnie zdobyć rubiny. Gracz, który jako pierwszy zdobędzie 5 rubinów, wygrywa rywalizację. Tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Tradycyjnie pokażę Wam, jak wyglądają elementy, jak grać. No i pozwolicie, że tradycyjnie powiem kilka słów na temat tej pozycji od siebie. Także zapraszam. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku gry Istanbul. Prezentację elementów Istanbulu rozpocznę od rubinów. Właśnie o niej idzie cała batalia. Gracz, który jako pierwszy zdobędzie 6 takich rubinów w rozrywce dwuosobowej, a w pozostałych 5 wygrywa rywalizację. Jak widzicie, takie mają nieregularne kształty, takie plastikowe. Wyglądają imponująco. Podstawowym elementem w zasadzie gry to jest takie 16 kafli. Kafle, które charakteryzują czy symbolizują lokacje z Istanbulu. Właśnie z tych kafli będziemy tworzyli taką modułową planszę. Zanim pokażę Wam rozłożoną planszę, pokażę Wam system rozkładania tej planszy. Mamy tutaj w lewym górnym rogu cyfry i te cyfry dają nam możliwości rozłożenia różnych układów tej planszy modułowej. Według niebieskich liczb, które mamy tutaj, to będziemy mieli takie krótkie ścieżki, wszędzie będzie można łatwo dojść. W przypadku zielonej i czerwonej można je ułożyć po kolei, wtedy też są takie długie ścieżki dla bardziej wymagających. Można też ułożyć te kafle po prostu na chybił trafił. Te kafle oczywiście można ułożyć w sposób losowy, ale tu mamy dwa warunki. Warunek jest taki, że fontanna powinna się znajdować w jednym z czterech kafli w środku, a oczywiście herbaciarnia powinna być oddzielona co najmniej o 3 miejsca od czarnego rynku. I to w zasadzie są wszystkie warunki. Możemy ułożyć kafle według różnych kombinacji. Ja Wam pokażę takie ustawienie podstawowe. I w zasadzie tak wygląda plansza po zestawieniu wszystkich kafli. To jest 4x4 według ścieżek tych krótkich, czyli wskazania niebieskich małych cyfr. I teraz oczywiście pokażę Wam poszczególne elementy, rozłożenie startowe i powiem, jak wygląda rozgrywka. Takim miejscem startowym i podstawowym naszej planszy jest fontanna. Z fontanny startujemy, każdy z graczy posiada kupca oczywiście
i czterech pomocników, który będzie ustawiał w taki stos, w taką wieżę. Dodatkowo fontanna, jeżeli będziemy w trakcie rozstawiali tych naszych pomocników po całej planszy, jeżeli wejdziemy tutaj kupcu, to jest kupcem, to jest jedyna lokacja, która nie wymaga pomocnika, zawsze musi być pomocnik, żeby aktywować tę planszę, to wtedy zbieramy z całej planszy naszych pomocników i znów wkładamy w stos i możemy startować znowu z fontanny do pozostałych lokacji. Teraz omówię Wam poszczególne lokacje. Pierwsza z nich to jest meczet. Mamy dwa meczety. To mamy płytki, które są posegregowane. Będzie łatwo, bo mają kolory żółty, w zależności od towarów niebieski. Tutaj jest także miejsce, niektóre lokacje będą zawierały taki rubin. Trzeba tu umieścić rubiny tyle, ile jest graczy. Teraz jaka jest zasada? Możemy pozyskać taką płytkę, jeżeli będziemy mieli dwa surowce. Jeżeli mamy dwa surowce wymagane, dwa niebieskie, w tym wypadku jeden musimy oddać i zyskujemy taką płytkę. Ta płytka nam mówi, że my możemy uzyskać piątego pomocnika do naszego stosu. Jak widzicie, one są narastające, czym później, tym trudniej, od dwóch do pięciu. Ta z kolei mówi nam, że jeżeli zapłacimy dwie monety, to możemy dołożyć jednego pomocnika do stosu. Jeżeli zdobędziemy dwa takie, taką parę nazwijmy, mogą to być różny koszt, niekoniecznie muszą być dwójki o różnym koszcie, tylko musi być para, to wtedy zdobywamy rubin. Kolejny meczet, mały tym razem, zasada pozyskiwania płytek jest taka sama. Jeżeli zdobędziemy parę tych płytek, wtedy uzyskamy rubin. Pierwsza korzyść, którą nam mówi, oczywiście jest oznaczona symbolem, to w tym wypadku mowa o tym, o herbaciarni, czarnym rynku. Wtedy tam wymagane jest rzucanie kośćmi. Możemy przerzucić jedną kość na czwórkę, bądź też przerzucić po prostu obydwie kości jeszcze raz. Druga korzyść dotyczy w tym wypadku marketów. Jeżeli będziemy kupowali, to możemy, płacąc dodatkowo dwa, wziąć dowolny dodatkowy towar jednym z czterech kolorów. Kolejną lokacją to jest kołodziej. Za 7 monet można uzyskać takie rozszerzenie taczki. Jeżeli gracz rozszerzy całkowicie taczkę, czyli potrzebne mu są 3, wtedy też może uzyskać rubin. O co chodzi z taczką? Na początku gry każdy z graczy dostaje swoją taczkę. Mamy tutaj taczkę, miejsce na oczywiście rubiny. Gracz, który 5 zdobędzie, wygrywa rywalizację. Dla rozrywki dwuosobowej musimy zdobyć 6. I jaka jest zasada tej taczki? Jeżeli wchodzimy do jakiegoś sklepu, kupujemy jakiś towar, to wtedy pakujemy tą taczkę maksymalnie. Jeżeli to będą owoce, to wtedy maksymalnie rozwijamy owoce, czyli przesuwamy znacznik w prawą stronę. Jeżeli będziemy coś wydatkować, to musimy o tyle wydatkować po prostu te owoce, żeby odzwierciedlić aktualny stan. Jeżeli gracz zapłaci za rozszerzenie i wejdzie do jakiegoś sklepu, to wtedy uzyskuje tyle towaru, ile i jakie ma rozszerzenie. Oczywiście, jeżeli ułoży wszystkie elementy, czyli te wszystkie rozszerzenia, no to wtedy oczywiście może uzyskać rubin od kołodzieja i wtedy jego taczka ma większą pojemność. Czyli tak funkcjonuje taczka. Tą taczkę można ładować w czterech miejscach na planszy. Tkanin, ładujemy nasz wózek przesuwając znacznik w kolorze czerwonym. W magazynie przypraw przesuwamy zgodnie z symbolem zielony znacznik. I w końcu trzeci towar to są owoce. Tutaj przesuwamy maksymalnie znacznik żółty na naszej taczce. Na czarnym rynku możemy zdobyć oczywiście niebieski towar. Wygląda to w ten sposób, że oddajemy, czy redukujemy na naszym wózku jeden z wymaganych towarów. Według uznania może być to być czerwony, zielony bądź żółty i rzucamy kośćmi. W zależności od wyniku kości, jeżeli wyrzucimy załóżmy dwie szóstki, w tym wypadku uzyskujemy trzy niebieskie towary, które także odwzorowujemy na naszym wózku. Jeżeli rzucimy poniżej 7, niestety nie uda nam się pozyskać niebieskiego towaru. Kiedy mamy zapakowaną taczkę i chcemy sprzedać towary, oczywiście możemy wejść wtedy do małego marketu, wtedy aktywujemy
te pole pomocnikiem i widzicie, w zależności od liczby sprzedanych towarów, mamy wymagane towary, jeżeli sprzedamy pełen komplet, mamy 20 lirów, jeżeli sprzedamy mniej, wtedy uzyskujemy odpowiednią liczbę mniej. Jeżeli zrealizowaliśmy ten kontrakt, sprzedaliśmy te towary, wtedy te towary idą pod spód i będą obowiązywały inne towary. Jest także duży market. Jak widzicie, te stawki są zdecydowanie większe, dlatego że występuje tutaj niebieski towar, który nie jest tak łatwo zdobyć na rynku, bo musimy go zdobyć, wymieniając inne wcześniej zdobyte towary. No i oczywiście zasada taka sama. Oddajemy odpowiednią liczbę towarów i uzyskujemy pieniądze. W herbaciarni także używamy kości, więc przedstawię tę lokację jako następną. No tutaj wygląda w ten sposób, że musimy wybrać jakąś liczbę od 3 do 12. Załóżmy, wybieramy 8. Jeżeli wyrzucimy na naszych kościach 8, wtedy dostajemy 8 monet. Jeżeli wyrzucimy inną liczbę, mniejszą od zdeklarowanej, to wtedy niestety bierzemy tylko 2 tak zwanej zapomogi. Kolejną lokacją, którą chciałbym Wam przedstawić, to jest poczta. Wygląda to w ten sposób: jeżeli wejdziemy do tego budynku, to wtedy po kolei gracze uzyskują towar, czyli mógł być czerwony, monetę, żółty, monetę. Jeżeli kolejny gracz wejdzie, przesuwamy, bierze po prostu towary, które są dostępne. I tak odkrywamy. Jeżeli czwarty gracz wejdzie, no to wtedy te towary znów idą do góry i znów możemy pozyskiwać 4 towary. Kolejną lokacją bardzo ciekawą jest posterunek policji. Jeżeli oczywiście ten posterunek będzie aktywowany przez pomocnika, wtedy każdy z graczy na początku gry dostaje taki pionek, który nazywany jest krewnym rodziny. Niestety ten krewny jest wątpliwej reputacji, bo od razu znajduje się w więzieniu. Możemy taki pionek wziąć i aktywować tym pionkiem dowolną lokalizację. Nie ma wtedy kosztu spotkania z kupcem. Jeżeli tam byłby kupiec, nie płacimy wtedy takiemu kupcowi. Normalny koszt spotkania z kupcem to jest 2 liry i po prostu aktywujemy daną lokację. Jeżeli podczas ruchu inny kupiec spotka w lokacji naszego krewnego, wtedy oczywiście odsyła go tradycyjnie do więzienia i w nagrodę może uzyskać jedną z kart przywilejów, o których powiem, albo 3 liry. Rubiny możemy zdobywać u handlarza kamieni szlachetnych. W jaki sposób? Oczywiście płacąc określoną liczbę pieniędzy. Jak widzicie, mamy tu rozstawione kamienie. Płacąc tyle, ile znajduje się na pierwszym nieodkrytym kamieniu. Żeby zdobyć kamień, musimy zapłacić w tym wypadku 15, żeby taki kamień zdobyć. Widzicie, czym dalej, tym te kamienie są droższe. Żeby zdobyć kolejny kamień, trzeba już zapłacić w tym wypadku 17. Kolejna lokacja, w której możemy zdobywać rubiny, to jest Pałac Sułtana. No tu zasada wygląda w ten sposób, że musimy oddać określone towary, które są odkryte, żeby zdobyć rubin. I niebieski, czerwony, zielony, żółty, dowolny i wtedy możemy zgarnąć taki rubin. Kolejny gracz już będzie musiał wydać więcej towarów i tak jak widzicie, czym dalej, tym tych towarów jest więcej, więc opłaca się po prostu szybciej zdobywać towary, bo wtedy one po prostu mniej kosztują. No i ostatnia lokacja, która daje nam pewne korzyści. Tutaj mamy lokację, która nazywa się dziwnie Karawanseraj. W tym momencie gracz bierze po prostu 2 karty i może wybrać jedną kartę, może po prostu odrzucić jedną kartę bonusową z ręki. Ta opcja daje także możliwość wyboru karty odkrytej ze stosu kart odrzuconych. I jakie tu mamy korzyści? Ta pierwsza karta, znaczy możemy naszego członka umieścić, oczywiście tak jakbyśmy go aresztowali, naszego krewnego umieszczamy w więzieniu, wtedy możemy uzyskać po prostu bonus. Wybieramy kartę przywileju, bądź to jest 3 monety. Jeżeli tam już jest, niestety takiego bonusu nie możemy uzyskać. Uzyskujemy dowolny towar, 1. Uzyskujemy 5 monet. Tu jest, możemy oczywiście dowolnego pomocnika dołożyć do stosu, tam gdzie jest kupiec. Standardowy ruch to jest od 1 do 2 pól. Tu możemy się ruszyć 3 albo 4 pola. Tu z kolei możemy się w ogóle nie ruszać i możemy ewentualnie wykonać akcję związaną z tym polem. W innym wypadku niestety zawsze jest obowiązek ruszenia się na kolejne pole.
Tu, jeżeli trafiamy na mały market, to możemy towary wymagane zastąpić innymi towarami, czyli taka podmianka, też bardzo dobra karta. Tutaj, jeżeli znajdujemy się na poczcie, możemy tę akcję wykonać dwa razy. U handlarza rubinów możemy wykonać akcję dwa razy. W swojej turze gracz może zagrać dowolną liczbę tych kart bonusowych. Nie ma limitu kart na ręce. Oczywiście, jeżeli karta jest zagrana, należy ją odrzucić na stos kart odrzuconych. Wtedy, korzystając z tego pola, można ewentualnie wybrać tą kartę. Inny gracz może wybrać tą kartę do ręki. Przed grą umieszczamy jeszcze dwa takie piony za pomocą kości. Oczywiście rzucamy dla każdego po dwoma kośćmi i rozstawiamy zgodnie z tymi dużymi numerami na planszy dwa piony. Jeden z nich to jest przemytnik, drugi to jest burmistrz. Spotkanie z tymi pionami, z tymi panami, naszym kupcem daje określone korzyści. W przypadku burmistrza możemy wziąć jedną kartę przywileju. Możemy się zdecydować, możemy zapłacić 2 liry, ewentualnie oddać inną kartę, czyli taka na zasadzie takiej wymiany. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przemytnika. Możemy wziąć jeden dowolny towar, oddać inny, bądź też zapłacić 2 liry. Tak to wygląda. Jeżeli spotkamy się na jakiejś lokacji z tymi pionami, należy wtedy wykonać akcję, zdecydować się i ponownie ustalić inną lokalizację, rzucając oczywiście dwoma kośćmi. Oczywiście w grze mamy monety, to są liry o wartości 1, 5 i 10. Na początku gry gracz, który jest graczem rozpoczynającym, uzyskuje taki znacznik gracza rozpoczynającego, dostaje 2 liry. Każdy następny, zgodnie z wskazówkami zegara, dostaje oczywiście o 1 więcej, czyli 3, 4 i 5, jeżeli to jest rozgrywka 5-osobowa, i każdy losowo dostaje kartę przywileju. W Istanbule nie ma dużo zasad, aczkolwiek mamy także pomoc. Myślę, że w wersji dwóch pionków będzie pomoc po polsku. Mamy tu opisane wszystkie karty bonusowe, karty meczetów, a także możliwe akcje oraz opcje związane z naszym członkiem rodziny, z gubernatorem, z burmistrzem i oczywiście z przemytnikiem. Jak wygląda tura gracza? Jest bardzo prosta. Gracz bierze całą wieżę, oczywiście na początku zaczynamy z fontanną, bierze całą wieżę łącznie z kupcem, może się ruszyć o jeden lub dwa pola po prostej, nie może ruszać się po skosie. W tym wypadku zostawia swojego pomocnika, ten pomocnik aktywuje to pole, ładuje swój wózek maksymalnie ile się da, w zależności jakie jest rozszerzenie, zielonym towarem. Znajduje się tutaj oczywiście burmistrz. Wtedy w zależności może wziąć kartę, może tą kartę jedną z ręki odrzucić, czyli nazwijmy to wymienić. Musi za to zapłacić. Wtedy oczywiście rzucamy kośćmi, musimy wyznaczyć inne pole dla tego burmistrza. I w zasadzie tura gracza przechodzi na innego gracza. Tak by to można powiedzieć. Jeżeli gracz chciałby skorzystać z tego pola, a na tym polu znajduje się już kupiec inny, wtedy, żeby skorzystać z tego pola i załadować maksymalnie wózek towarem czerwonym, czyli tymi suknami, musi zapłacić oczywiście dwie monety. W innym wypadku taki ruch jest niemożliwy. Oczywiście może być taka sytuacja, że jak ruszamy się i znajduje się już pionek, wtedy przyłączamy go do wieży i dalej możemy z tym pionkiem wędrować. Chodzi o to, żeby nie było tak zwanych pustych przebiegów. Jeżeli został nam tylko i wyłącznie kupiec, niestety sam kupiec nie aktywuje żadnego pola. Musimy po prostu dojść do fontanny i wtedy zbieramy wszystkich naszych kupców i ustawiamy ich w stos i wtedy możemy z tej fontanny znów rozstawiać naszych pomocników po całym mieście bazarowym. Wtedy oczywiście aktywujemy płytki, zbieramy kamienie. No oczywiście gracz, który pierwszy zdobędzie 5 kamieni na swoim wózku, wygrywa rywalizację. Jeżeli któryś z graczy jako pierwszy zdobył 5 rubinów na swojej taczce, wtedy dogrywamy rundę. Gracze mogą wtedy zagrać wszystkie swoje karty bonusowe, wymienić na towary, na pieniądze. I jeżeli będzie remis, wtedy decydują największa liczba lirów w pierwszej kolejności, później najwięcej towarów na taczce, a na koniec karty bonusowe.